Elo, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Isaaca na tym kanale. Dzisiaj stwierdziłem, że bez kamerki będę się witał. Jak nie tak mnie nagrywam z kamerką, a teraz chwilowo jestem niewyjściowy, to bo się w sumie myłem po robocie, nie chciałem się specjalnie ubierać, to stwierdziłem, że nagram bez kamerki. I tak sobie myślałem, że chciałbym przetestować tego Samsona, bo odblokowałem go. I koniec końców, ani razu w sumie nim nie grałem, a chciałbym. Wydaje się bardzo ciekawą postacią. To zawsze taki wygląd na początku? Okej, okay, spoko. Wydaje się bardzo ciekawą postacią, bo on z tego co pamiętam, to on Rage'a ładuje jakoś, że jak zabija przeciwników, to z czasem się zmienia w takiego berserka z maczetą. Coś takiego było. Jak urywka oglądałem, to tak mi się kojarzy. A samemu jeszcze nim nie grałem, więc bardzo chętnie bym to zobaczył, przetestował w trakcie. I chyba to się jakoś tak działa, że im więcej mam obrażeń, tym szybciej się to ładuje, coś takiego. O, widzicie, robi się halo, kurde, dostałem. Robi się czerwony i chyba zaraz powinien tego boosta dostać. I on wtedy boosta do obrażeń, do prędkości chyba. I jak zabijam przeciwników, to z tego co pamiętam... Wow! To z tego co pamiętam... biorę... z tego co pamiętam, to jak zabijam przeciwników, to się... odnawia? Przedłuża się, to jest lepsze słowo. To jakby ten boost, ta przemiana się przedłuża. Zmianka, cokolwiek. Nieważne. Jezus Maria. Czy mi się chce to rozwalać? Nie chce mi się. Dobra. Dobra. Co? Szukamy walki z bossem. Był treasure room. Przedmiot taki ok, może być. Szału nie ma, dupy nie urywa. Dwa coiny do sklepu. Nie idziemy, bez sensu. Coiny zwykłe. To też bez sensu je zbierać. Patrzyłem czy... Dangle, a to nie Dingle był? O, to jest spoko na tego bossa. To, że możemy go sfrizować. Oła. Oła. Nie! Ja zaraz umrę testując to. Zbyt agresywnie gram. Okej. O, ja mogę odpychać po... O ty kurwo psie. Ja zaraz zdechnę tutaj. Testując... Kurde, na pierwszym bossie. Ale to dlatego, że jak go tak testuję, to w ramach testów to się nie liczy. Dobra, elo. Stapler jest spoko. Dobra, tej póki jeszcze żyjemy, to w sumie można iść dalej. Mimo, że trochę chujowo poszło na początku. Teraz trzeba bardziej uważać, bo to szansa na Devil Room. Byłoby spoko. Ła! I nie jest. Kurwa, wypierdalaj. Pajacu. Jesus Christ. Serio? Dobra, weźmy to. Bo czemu nie? Co to było w ogóle? Czemu jeden z najgorszych przeciwników się pojawił? Jeszcze w formie... ła. Jeszcze w formie challenge'owej. Oła. Mhm. Dobra. Dawaj mordko. Tu wycadzaj. Tylko się zaraz sam zabije. Jezus Maria, mi lat by cię trwało. No dawaj, daj tu bo... Daj tu, do... Nie! Kurwa! Zablokowałem się o kamień, no nie, co za gówno. Dobra, jeszcze raz. Nic się nie stało, testujemy postać, więc jakby straty mamy wpisane tutaj w ten. W plan. Nie oczekuję, że będzie mi szło zajebiście.
kurwa mać, ale no tego, takich rzeczy to mógłbym unikać bez kitu. Dobra, zaraz się rage odpali, to spróbujmy to odpalić gdzieś tu bliżej drzwi. Okej. Nie odpalił się, o Jezus Maria. 5 coinów. Jakbym miał latanie, to czemu nie? A tak to Lipton. Dobra. Walka z bossem od razu. Okej. Nie udało się zbić nie wiadomo ile, ale trochę zbiliśmy. Nie jest tak źle. 2 hity w sumie tylko zadałem tym mieczem. Nie dużo, aczkolwiek to prawie pół HP chyba. No, kurwa, niechcący F klikam i mi w okno wrzuca grę. No, dawaj. O! HP up. I to dzyndza i tyle, dobra. Mamy HP upa i Trizapa, więc w sumie spoko. I chyba speed downa to daje, czy shot speed down? Coś takiego. Dobra. Zaraz powinien mi się... A, chyba nie naładuję tego berserka przed końcem pokoju, nie? Żeby szybciej sobie z nim... Nie wiem, bez sensu. Nikuja. Dobra. W takim wypadku co? Coś mnie interesuje jeszcze tutaj? Tak, wszedłbym tu. Chętnie bym wysadził te ogniska. Niestety żadne są hal. Serio? Co tam się, muchy po prostu trafiły? Serio? Dobra, już przeszedłbym tu. Elo. O Jezu, to strasznie szybko znika ten berserk. Dobra. I ciebie bym rozwalił. Do sklepu bez sensu iść. Nie ma po co. Co, idziemy na następne piętro w takim wypadku. Po 5 coinów za bombę nie opłaca się iść. Wolę bombę chyba niż te 5 coinów. Czy wolę 5 coinów? Wolę 5 coinów, to mi da arcade room na przecież następnym piętrze. No, bez kitu. Zdecydowanie wolę 5 coinów niż bombę. A to, jeżeli nie trafi się żaden lepszy przedmiot aktywny w przyszłości, da mi możliwego boosta do obrażeń. Czy to się nagrywa? Tak, nagrywa się, to dobrze. To będzie mi dawał boosta do obrażeń w sytuacji, kiedy monety już mi nie będą potrzebne na późniejszych piętrach, więc w sumie gituwa. Na muszkach sobie nabijmy to. Tego berserka. Ty strzelasz, to ciebie bym się pozbył chętnie. Okej. Dobra. 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 Ale... Jak on leci? Jak to dobrze działa? To bardzo przyspiesza podejście. Gdybym jeszcze tutaj nie stał i nie upał jakichś głupich kupek, to w ogóle mogło bardzo szybko wszystko trwać. No dobra, was bym rozwalił. O, i coinik. Spoko. Lecimy dalej. O nie! Fuck. Dobra. Dobra, uniknięte. I gituwa, udało się, żeby ten żeby tego goniącego rozwalił. Spoko. Maszyna do oddawania krwi jest git.
Dobra, bardzo spoko. Maszynę do oddawania krwi bym zaliczył na samym końcu. Tak. Wziąłbym mimo wszystko. A Jezu, dwa razy go siekłem tylko. To niedużo. Znaczy spoko, bo więcej niż gdybym zrobił będąc... Wow, to bolało. Kurwa, mać szansa na Angel Room. W sumie Devil Room dalej. No to drugie piętro. Devil, szansa na Devil Room. Ale no Angel Room przyszłości. Kurde bele. Cholerna mucha. Ła! Kurwa mać, ty kurwo jebana. Nie! Jesus Christ. Dobra, umarł se. Speed up! No to jest spoko akurat. Znaczy, no wolałbym jakieś zwiększenie statystyk. Ale speed up też może być. Ja za bardzo tym berserkiem wjeżdżam w tych przeciwników i dostaję przez to obrażenia. Zbyt się przyzwyczajam, że jestem w formie tego berserka. Dobra. I za blisko do nich podchodzę. Niepotrzebnie. No chciałbym przyspieszyć. Przyzwyczajam się, że mam kosmiczne obrażenia nagle. I w następnej chwili bez sensu tracę życie, bo się do nich przybliżam. Dobra. Szukamy treasure roomu. Sklep nam... Chociaż w sumie sklep też może się przydać. Ła. I teraz na nim pewnie zdobędę berserka. No właśnie, dobra, przejdę tutaj w takim wypadku. Ej, to całkiem często strzela w sumie tym. To jest spoko. Stygmata, HP up. Plus damage up chyba to był, nie? No chyba tak, stygmata na pewno dawała damage upa. Teraz nie przeczytałem, ale z tego co pamiętam, to tak. I to chyba, czy nie, to Blood of the Martyr chyba z jakimś tam itemem, chyba z księgą Beliara. Daje nam coś. Większego boosta, mają jakąś synergię. Coś takiego było. Nieważne. Przydałoby się jakieś tirsy. Szczerze, chodźmy do sklepu. Albo nie, albo tak. Jesteśmy blisko, to w sumie najpierw zajrzyjmy co tu jest. Szczerze, nic ciekawego. Wziąłbym to. Oddał czerwone serduszka na maszynie i poszedł na następne piętro. Jaki mamy czas? 8 minut. No tak kurde, nie za dobry czas w sumie. Czemu ja w ogóle polazłem? Przecież ja byłem w treasure roomie. Po co ja łażę po piętrze? Miałem na bossa iść. To nie tędy. Kurwa, wjeżdżam w nich za bardzo. O! Fajnie, że udało mi się z tych miejsc zdobyć. Dobra, wejdę tutaj. O! Okej. Shot speed down, nic ciekawego. Full health, okej. Spoko. Opłacalnie w sumie. W gruncie rzeczy, bo się wyleczyłem, a żyćko chuja tam, nieopłacalnie, bo straciłem Soul Hearta. Jestem głupi. Secret room? Tak. Fajno. Więcej coinów. Spoko. Oła, no nie, co ja robię? Za bardzo szarżuję. Ja próbuję mega jakoś... przyzwyczaiłem się do tego berserka i jak staram się szybko wszystko robić. Bloodbug, spoko. Wyleczy nas na full. I dam nam HP upa. Szczerze, poszedłbym na Devil Roomy w tym podejściu? To może nie być zły pomysł. O ile mi się uda, bo kurde, w ten sposób grając to na... Wow.
To na pewno, nienawidzę tego pokoju. To jest kurwa tak nie fair pokój. Ja pierdolę. No nie, wyszedłem stamtąd. I to mi nie zaliczy teraz tego pokoju. Ja pierdzielę. Co to ma być w ogóle? Tak, już mam zmniejszoną szansę na Devil Angel, na Devil Room. Oczywiście. Potrzebuję tirsów. I albo kurwa czegokolwiek, albo kurwa lepiej grać po prostu na przykład last, bloody last. Czy to nie jest standardowy przedmiot Samsona? Lasty blood czy bloody last? Nie pamiętam. Dobra, ała! Tak, to jest jak dostajemy obrażenia, to nam się... no mamy lepsze przedmioty. I to sprawia, że... nie. Nic ciekawego. Ciebie muszę wysadzić, żeby mieć zwiększyć sobie szansę na Devil Angel, znaczy na Devil Room po prostu. Tutaj jest Secret Room? Tak. Kozak. Nic ciekawego niestety w środku. Ale czy mi się wydawało, czy to był... nie, to na poprzednim piętrze był Super Challenge Room, a szkoda. Byłoby spoko w sumie go odwiedzić. Wejdźmy. Dobra. Ogarnięte i... halo! O nie, muligany jeszcze! Wypierdalać. Pajacy. Dobra. No już nie zdążę nic zabić w tej postaci. Dobra, otwórz mordkę. No dawaj. Dziękuję. Coraz szybciej mam wrażenie, mi się ten ładuje tryb. Chyba... a, w ogóle ja mam prawie 9 punktów obrażeń? Aha, już wiem dlaczego. Nie ładuje mi się szybciej, jestem czerwony od Lasty Blada. Czy tam Bloody Lasta. Dobra. Tym razem udało się ich bez problemu zabić. Tutaj nic ciekawego. Dobra. Dobra. Elo. Ciśniemy. O nie, to jest milion lat. Kurwa stąd. Chuj daleko w każdym razie. Dobra. Mi się wydaje, czy oni się rozwalają ognisko. Teratoma. Ten boss się chyba nazywał, tak? Dobrze pamiętam? Jakoś tak było. Ale jest na hita przynajmniej w tym momencie. Dobra, wróćmy się do tej skrzynki. Odsuńmy się od grzybów. Tam już nic ciekawego nie było, prawda? Prawda. To spoko. To elo. To na bosika. Dobra. O, i w tym trybie na bosika. Oła. Wow! Umarł se. Ale jak? I spadła nam... musiałem... w momencie spadania uderzyć ostatni cios. Range upa mi to da, prawda? Kurwa. Niestety. Szczerze, wlazłbym tutaj, może coś tam będzie tak po prostu. A rozwalmy dla pewności, może jakiś crawl space? Nie, nic. No to dupa. Blada. Dobra, idziemy dalej, jebać. Nie ma czasu. O! Spoko?
Mech, Rotten Baby jest jeden z lepszych familiarów, ale i tak miałem nadzieję na coś lepszego. Okej. No dobra, niech będzie. Totalnie mi nic nie zmienia, nie? Weźmy Lucky Rock. No na pewno lepiej niż tamto, bo tamto to w ogóle nie wiem, chuju fest. Nic totalnie nie robił ten trinket w naszej sytuacji. Te muchy spoko dużo robią, to jest git. No dawaj, 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 wypuszczaj. Okej. O, no nawet spoko, że rozwalasz te grzybulce. Tu nic ciekawego. Dobra. Okej. A idźmy od razu. Dobra. Okej. No ale to w sumie jedna mucha została, nie jest tak źle. Która to 15 minuta? I chyba mam wrażenie, że nawet szybko nam idzie, tak mi się wydaje. Mało życia mam strasznie. To mi trochę przeszkadza. Dobra, wejdźmy. Uj tam, jebać system. Najwyżej umrę. Co się złego może stać na dwóch żyćkach, wchodząc do Curse Roomu? Nic, oczywiście. Bo co miałoby się złego stać? Dobra. Dobra. Elo. O, luck up. Ej, spoko. Gituwa w sumie. Dobrze tu wszedłem? Trzyćko? W sumie? A tu i tak nic nie ma ciekawego. Umrzyj. Dziękuję. Oła? Co to miało być? Nie no, wolę Lucky Rocka. Jezu, to już mi zniknęło. To za szybko znika. Halo, ja się tak nie bawię. A ja mam dalej 100% szansę na Devil Room. Ciekawe. No, wolę to chyba. Humbling Bundle. Proste. I to też. Nic spoko. I tutaj chcę wejść sobie za friko. Mordko. Dawaj mi tu wejście. No tej skrzynki oczywiście nie otwieram, bo to jest aha, bo mi kolce się nie pojawia. Ej, to spoko. Ej, to zajebiście w sumie. Niepotrzebnie właziłem w ogóle tak w ogóle do krysumu. Zapomniałem, że przed chwilą wziąłem ten pilnik. Ła! Dobrze, że kupiłem tego Soul Hearta. Jesus Christ. Był najlepszy zakup. No i Humble Bundle też, ale to się zwróci dopiero później, a to już się zwróciło. Mam szansę na Devil Room dalej. Więc spoko. Bo jakieś strzały penetrujące albo spektralne by się przydało, nie? Dobra. Dalej mam? Dalej mam pół Soul Hearta. Dobra, sprawdzałem czy... Bo chyba wydawało mi się, że wlazłem na ten... tego siuśki. Elo? Ej, dobrze poszło. I mamy Devil Room. I idziemy na ten Devil Room? Chyba tak. Tak generalnie, no to się to będzie opłacało. Gdyby nie fakt, że gówno tu jest. Wziąłbym... Przemiana w Conjoin. To jest dobre na przemianie, na tym berserku. Ta przemiana w Conjoin. Głupi jestem, drugi przedmiot mogłem wziąć tym. Mr. Me, sorry. Totalnie nie pomyślałem o tym. Zapomniałem, że go mam. Bo nie bardzo mi się przydawał w tym momencie. I tak samo w sklepie mogłem go użyć, ja pierdolę. Totalnie zapominam o tym, że mam ten przedmiot, bez sensu. Dobra.
Ciśniemy. Dobra. Dobra. A do góry. Ciśniemy. Dobra, nie udało się. Ale nic się nie stało. Oła! Dobrze, że mam soul hearty. A skąd ja mam tyle soul heartów tak w ogóle? Chyba gdzieś tam, jak szedłem na bossa, czy po bossie mi się wypadły, coś takiego było. Co ja dostałem po bossie? No tak, po bossie mi wypadły chyba. Coś mi tak świta. Oła! Dobra. O nie, coś zostało. Jedna spi, wypierdalaj! Dalej mam szansę na Devil Room? Mam. Dobra, chodźmy na Wara. Elo? Gin? Szkoda, że nie pojawiłeś nic ciekawego tutaj. Bo w Bandage jest takie sobie. Mamy skontakt znowu? No weźmy, no bo co? Poszukałbym sklepu jeszcze. No bo na ten, na na nic już i tak nie zdążymy ciekawego. Chyba, że na hasza jeszcze mógłbym zdążyć, jakbym się sprężył. Ale nie wiem, czy chcę. Chcę się pobawić tą postacią. Nie chcę mi się spieszyć. Spieszyć. A nie mam jakichś takich nie wiadomo jak kozackich przedmiotów. Dobra. Dobranoc. Nic ciekawego. Szup da łup. Dobra, poszukajmy tego sklepu gdzieś tu po lewej. Proszę, bądź tu po lewej. Nie chcę mi się tam łazić, tak szczerze. O, zajebiście. Kozak. Ej, opłacało się. Jej, BFF. No proste. Że biorę. To mi podwoi obrażenia z tego. Ten, albo będzie. Więc, czy więcej much będzie mi robił? Czy większe muchy są? No chyba tak. Jakoś tak to działało. Szczerze, zrobiłbym tak. Proste. Zrobiłbym tak. Mam baterię. Generalnie to mógłbym jeszcze naładować normalnie ten przedmiot, nie? Ale. Chwila, moment. Naładował ten przedmiot normalnie. Nie, czy nie? Nie, bez sensu. Bo tu się nie trafili przeciwnicy, a skoro się nie trafili tu przeciwnicy, to lepiej jest kupić Echwas. Biorę. Przejście do Crossface. Tutaj? Tak. Zajebiście. The Hourglass, beznadziejny item, ale Rosary jest spoko. No, jest bardzo spoko. To jest Tears Up. I daje mi 3 soul hearty, więc kozak? Poszedłbym kupić baterię. Zrelował sobie to, co tutaj ma. To se zrelowałem. Zajebiście. Kozak pchuj. Jakieś monetki mi daj, mordko. Jedną monetę mi daj, proszę. No daj mi jedną monetę. Że mi się to zmieniło, proszę. Tak swoją drogą, jakbym był secret roomem, to bym się na pewno nie pojawił po lewej, ewentualnie po prawej. Można by kminić w tą stronę.
Podwójne klucze, nic ciekawego. Tam nie wchodzimy, tam możemy jeszcze naładować nasz przedmiot. W razie co. No wypierdalaj, pajacu głupi. A nie, dostałem monety. Kurwa, głupi jestem. Dobra, chuj tam. A nie, dobrze. Mam jeszcze 4 fale przeciwników, 3 albo 4 fale przeciwników tym w challenge roomie. Mam jeszcze jeden pokój, w którym mogę mieć przeciwników. Więc czysto teoretycznie prawdopodobnie mam jeszcze zmian. Mam jeszcze naładowanie. Booster pack. Mech. Dawaj, zmień mi jeszcze raz na coś dobrego. Mama Mega. Mama Mega to jest boss rush. No. I King Baby. Tak sobie. Tak szczerze. Poszedłbym poszukać jeszcze coinów. Może jeszcze coś fajnego się tam trafi. Na przykład mapa. W tym momencie mamy dostęp do boss rusha, mając mamę Mega. To jest git. Tu mamy coiny. Ace of Hearts. A wezmę, czemu nie? Nie było tu przeciwników, więc mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że 4 fale były w challenge roomie. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Dobra. Dawaj, dawaj. Dobra. Ni chuja. Secret room tutaj. Dobra, moment. A nie, głupi jestem, tutaj. Tak. I przeciwnik. Niedobrze. Dobra. Ciebie wysadzimy. Wysadzę wszystkie grzyby. Co mi totalnie nic nie daje w obecnej sytuacji, ale mogło dać. Jeszcze pozostaje super secret room i tam jakieś muchy? Albo statua z aniołem? No, kurwa, nie to chciałem zrobić. Ta, może być. Na przykład tutaj? Nie. Jeżeli nie tam, to tu na dole. Tak. Niestety. Dupa blada. King Baby? Nie. Może jeszcze bateria się trafi, tak generalnie. Więc... O! Nie! Jednego coina mi brakuje. Jeden coin. No nie. Jeden, kurwa, coin. Ja pierdolę. No nie. Skąd mógłbym mieć baterię? Czy jest taka możliwość? Chyba już nie. Czekaj, stop! Mogę mieć coina z wazy. Czy były gdzieś jeszcze wazy na piętrze? Chyba nie. Sprawdźmy. To jest teraz ten jeden coin, to by mi kurde tutaj porobił. Nie tyle przyspieszył, co ułatwił szukanie wszystkiego. Dobra. Raz sobie olejemy tutaj. Nic ciekawego, nic ciekawego. Czaszki.
Szukamy wazy. Proszę, dajcie mi wazę. Żeby mi ona dała coina. Ja pierdolę, co za chujowy pokój. Waza. 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 Oh, dawajcie mi wazę. No i chuj w dupę mi. Czy zgląd na te... Chyba, że tam była bateria, jestem kurwa ślepy. Powiedzcie, że nie było baterii. Znaczy, w sumie to wolałbym, żeby była, nie? A że mógł nadawać sobie. Ale chyba nie było. No dobra, lipa. Chuj mi w dupę. Nieważne, idziemy dalej. Nic mnie już nie interesuje na tym piętrze, jebać. Generalnie to... Zrobił... I mam dużo kluczy w sumie, więc... Lock up! Woohoo! Dobrze. Nie będę miał i tak Angel Roomu. Jest bez sensu. No, totalnie bez sensu. I tak nie będę miał Angel Roomów. To sobie już wysadźmy. Wow, nie pomyliło ci się coś, koleżko? Dobra. Elo? Spoko. Hermit. Teleport do sklepu. Dobra, idziemy na walkę z bossem. I... Czekaj. Może zrobimy tak, zrobimy boss rusha. A później co? Co ja chcę później? Czy ja chcę iść na bestię? Chyba nie. Zastanówmy się. Gdzie ja chcę iść? No bo jak mam, mogę się wyteleportować, to mogę też iść na bestię. Czy wolę iść na... Isaaca na przykład, albo coś w tym stylu? Czy wolę na bestię? Nie. Jezu, jak to szybko znika. Bomba. Dobra, zastanowimy się po boss rushu. Mamy czas jeszcze. Mhm. Grid. Zajebiście. Steam sale. Totalnie przydatne w chuj. Elo? 301 minuta. Gdzie mogę mieć sklep? Mogę mieć sklep idąc na bestię. Dodatkowy sklep jeszcze mogę mieć. Soul Hearty. No, dawaj, mordeczko. Zamarznij. Ej, dobre obrażenia w ogóle mamy. Tak całkiem bez jaj. Dobra, chodźmy na matkę. Co prawda bez treasure roomu, ale w sumie mogłem iść. No, jak chcę jeszcze boss rush robić.
Elo? Damy jab. I wchodzimy na boss rush. Wszystkie kamienie rozjebane. 2 damage up z lewego oka. To mi niewiele zmienia. To jest tylko z lewego oka. Hancik, Midas touch. Tego damage upa chyba bym wziął tak szczerze. Dobra, tej, próbujemy przejść. Bo strasza. Elo? Dobrze idzie. Mamy naprawdę fajne obrażenia. Tak generalnie. Dobra, najpierw bym ciebie rozwalił. Tylko kurwa mać. Debilu jebany. Zapominam, że on ma wybuchające pociski. Dobra. Trzeba to na spokojniej zrobić, bo kurde, coś za bardzo przeszarżowałem. Najpierw ty. Tu się wyleczymy, spoko. Pajęczyca, żeby nie robiła gówniaków. Dobra. Elo. Tu mamy szansę na wyleczenie 2 serduszek. Na razie tego nie biorę z oczywistych względów. Mam 1,5 do wyleczenia. Fajnie, że nie ma tych. Czy ja właśnie się wyleczyłem tą kością? Bez sensu. Znaczy kością, to nie jest dokładnie... O! Dzięki, mordo. Dzięki, monstro. Zabiłeś mi anioła, elo. No nie, ja włażę w te pociski, w tych przeciwników. Dobra. Elo. Jak to dobrze działa, to jest dobry przeciwnik. Segmentowy. Mamy sporo obrażenia, więc w sumie nie mamy z nim żadnego problemu, a... O kurwa maś, nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Absolutnie nic nie mówiłem. Na temat tego, który przeciwnik jest łatwy, a który nie. Adversary, ciebie bym najpierw zabił. Ty możesz mi zadać obrażenia, kiedy nie będę się tego... Kiedy będę się tego najmniej spodziewał. Dobra, później Fistingula. Fistula? Fistingula? Jakoś tak to się nazywało. Nigdy nie pamiętam. Przez Gimpera on. Także, kurde, nie pamiętam jak się nazywa, bo on co chwila też nie pamięta. Halo! No nie. Dobra. Nie powinienem Soulhearta brać. Dobra, elo. Femin. Rozjebany. Dobra, najpierw bym ciebie rozwalił. Dobra. Zanim mi narobisz czerwonych kup to raz. A dwa, póki mam tą przemianę w berserka, bo to kurde może być później problem, gdzie to w ogóle trafić. Dobra, najpierw ty, bo ty walisz nie przy... kurwa mać. Niekontrolowanym Grimstone'em. Serduszko. Ej, co? Czemu on to... takie szybkie pociski ma? Od kiedy ty masz takie szybkie pociski? Dobra, jazda z tobą. Dobra. No. Halo. O nie, to jest... To jeszcze nie była ostatnia fala.
Dobra. Włażę bez sensu. Halo, ostatnie żyćko. No dobra, wystaw główkę, wystaw główkę, wystaw główkę i umrzyj. Proszę cię, umrzyj. Jest! All Ford. Mini masz. Speed up, range up, size down. Mam już jedną część przemiany Fangaja. Generalnie... W sumie to jest familiar. Spider Baby. Wezmę Spider Baby jebać. Bo to jest familiar i... A ja mam BFF-a. Który nie wiem, czy w ogóle działa na nią akurat. Ale warto spróbować. Tutaj wszędzie się wyleczymy teraz. Będą wszędzie serduszka wypadały. O! Super Secret Room. No cię akurat bym wolał nie wysadzać, ale niech już będzie. Choć w sumie nie, bez sensu. On mi nic nie daje. Dobra. Idziemy w tym momencie zwieść piętro. Po prostu. Coś ciekawego? Lock up. Spoko. Range up. Ok. Lockdown. Chujnia. Tu już byłem. Tu nic ciekawego nie ma. Co to jest? Karta full. Weźmy. Nigdy nie wiadomo, może jednak się do czegoś przyda. Mało prawdopodobne, ale... Soul Heartsik, spoko. Ace of Hearts! Oczywiście, że tak. Zapomniałem o tym, że to tu jest. Proste. Tutaj bierę wszystko. O nie, tu się bym chętnie dostał. A już nie mamy tego, Mr. Mie, szkoda. No trudno. Nic się nie dzieje, na poprzednim piętrze zostało niestety. O! Znaczy, o, kurwa chujnia w sumie. Zapomniałem, że nie byłem w treasure roomie, ale Lost Fly, mech. Chuj tam może coś tam będzie robił, na tym bossrażu w sumie by się paradoksalnie przydał. No bo to jest gówno, bo on lata po obrzeżach całego pokoju. Ale no tam bossowie się też pojawiają przy obrzeżu pokoju, więc w sumie git. Co, lecimy? Dalej, nie idę na bestię. Nie chcę. Idziemy normalne podejście. 100% szans na Devil Room. To się może przydać. Okej. Dobra, mordko. Dawaj tutaj. Dawaj co masz. Tego nie podnoszę, żeby mi dało Soul Hearta za chwilkę. False Peace źli. Czy ja chcę? No, w sumie to wziąłbym. Range down. Ile to mi da? 0,5. No spoko w sumie. W sumie git. Dobra, was sobie... Eternal Heart, a tego się nie spodziewałem. No wezmę. Czemu nie? I wróćmy się po Soul Hearta. Teraz. Dobra, i możemy lecieć dalej. Mam osłoniętego Eternal Hearta. I może coś dobrego będzie w Devil Roomie. Więc Eternal Heart też się może przydać. Kurwa mać. Dobra, nie było tematu. Dobra. Wow! Wypierdalaj! Za pokój chory. To za chore gówno. Zjebany pokój. Safety scissors. Nie. No dawaj, dawaj, dawaj. Lo? Czyli gdzieś w prawo?
na górę i w prawo gdzieś. W takim wypadku powinno być, nie? Żyćko mam całe, tu nas nic nie interesuje. To oczywiście otwiera Biblia. Okej. Mamy mamy bosika na strzała. Nie tego, tylko jeszcze następnego. I mamy latanko na wybrane pokoje. Gdzie w dwa oczy ta maska próbowała zaatakować ten muchę Beka. Czaj, co? Stąd nie ma dalej przejścia. Kurwa, zgubiłem się. Co się ominąłem? Tu nie było przejścia. A tu w lewo szedłem? Na to by wyglądało. Kurwa, szedłem. Coś pokręci. No nie, no to w dół w takim razie. Ominąłem jakieś drzwi tam, widocznie. A, bo tu na dole jeszcze były drzwi. Ślepy jestem. Dobra. Mam nadzieję, że tu nie ma walki z bossem, bo tak sobie beztrosko już... Chociaż w sumie nie, na tego bossa i tak jeszcze nie działa. Flat penny. Nic ciekawego. Elo? Dobra. Dobra, przed chwilą mordko z tobą wa... To jest co? Nie pamiętam, jak się nazywał ten boss. Nie powiem wam. Nie powiem totalnie. Coś takiego. Jakoś tak to było. Tej, on ściąga agro przeciwników. Lost Fly. Ej, to by sprawiało, że jest lepszy niż... kurde, go zapamiętałem. Elo? Dobra. Kluczyk bym sobie wziął. Co tu mamy? Nic specjalnie ciekawego. Lost Fly, on do... Ej, on zbiera agro! Od kiedy on zbiera agro? On nigdy nie zbierał agro. Tak mi się wydaje przynajmniej. Speed down. Okej. Niech będzie. Okej, mamy walkę z bossem. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Blastocyst. Dobra. Easy. Jezu, jak easy. Damage i speed up. No proste. Damage i speed up. Speed up, a speed up straciłem delikatnie. Satanic Bible. No, zdecydowanie lepsze będzie. Po pierwsze, generacja czarnych serduszek. A po drugie, a to ma jakieś jeszcze ten? Coś dali do tego? Nie. Generacja serduszek, a dwa przedmioty z Devil Roomu po walce z bossem by były, gdyby nie fakt, że teraz już nie będziemy mieli przedmiotów po walce z bossem. Jestem głupi. Ale będziemy mieli generację chociaż czarnych serduszek. To też jest spoko. I nawet bardzo spoko. Wow, ile pieniędzy. Szkoda, że mi się kurwa nie przydadzą. Cóż za przykrość. Oła? Kurwo jebana. No dobra, trudno. Oła? Jak on tak daleko skacze? Myślałem, że on bliżej troszkę skakał. Coś mi się pomyliło. W związku z nim. Byłem przekonany, że on bliżej troszeczkę się przemieszczał. No kurwa mać. Bez sensu obrywam. Tutaj oczywiście wchodzimy. Używamy wszystko, co się da.
Tutaj wejść niestety nie możemy. Dobra, szukamy walki z bossem, już nic nas nie interesuje. Dobra, otwórz mordkę. Kurwa, weź go trafię jeszcze, ja pierdolę. No, raz go trafiłem, jeszcze jeden cios. No, dawaj. Dobra, w końcu, ja pierdzielę. Ile można? No nie, tak, więcej. Więcej hostów. No, dawaj, 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 dawaj. No, otwórz się, proszę, no. Bo to milion lat trwa. Dobra, idziemy dalej. Wow. Elo. Elo. Przyspieszmy to, ile się da. Kurwa. Dawaj. Strasznie powoli nasze pociski lecą. Szkoda, że nie mam odblokowanego Godheada i nie mam możliwości go zdobyć. Puberty. Spoko. Jeżeli się przydarzy. Kurwa. O nie. Dobra. Wymanewrowane? Nie, jeszcze jeden gdzieś. Tam na dole się zrespił, bo atakuje tego. Lost Flya. Okej. Idziemy dalej. Black Harcik, spoko. Używamy. Dobra. Nic ciekawego niestety. Fajnie, że to nas przyspiesza trochę, takie mam wrażenie, no. 0.12, zawsze coś. Ła! Nie, wypuszczał pocisk. Elo? Dobra. I powinniśmy mieć jeszcze nawet ten. Walkę z bossem. Walkę z bossem. Devil Room. Czemu nie miałem Devil Roomu? No szkoda. Trudno. Co, idziemy dalej? Na ten. Shiol. 0.3 szansy. No mogło się zdarzyć, tak? Otwieram wszystkie. Proste. Puberty. Wow, wow, wow. Nie odpalaj się, nie odpalaj się. Dobra. Spoko. Bad trip. Co? Uderzam i spawnuje Blackhearta. W sumie to jest taki darmowe Necronomicon. No tak by wypadało. Nic ciekawego, miałem nadzieję na item. Muchy, nic ciekawego. To otwieramy, nic ciekawego. Czy ty mi w ogóle możesz dać przedmiot? Chyba nie. Tylko muchy i pająki możesz spawnować, tak mi się wydaje. I trinkety. No tak szczerze? Mógłbyś mi dać tego Tirzapa. Nie pamiętam, nie. Nie pamiętam, który przedmiot. Cancer chyba dawał Tirzapa. Dobra, nie chce mi się walić. Szkoda czasu. Szkoda mojego czasu. Wow, wow, wow. Okej. Możemy tak zrobić. Czemu by nie? Elo? Gituwa? Fuck! Ła, no nie, nie udało się. Black Harcik. Lockdown.
W sumie... No, w sumie to czemu nie? Bad trip użyjmy sobie. Spawnuje im Blackhearta, więc git. Ła, no kurwa mać. Nie. Soul Charge. A to miło. Niestety nie ma walki z bossem. Szukamy walki z bossem. Walka z Lamp teraz nas czeka i co? I Dark Room. Food. No tak, nie Dark Room, tylko. Ła. Nie Dark Room, tylko. Nie, dobrze, Dark Room nas czeka. Kurde, ile ja tracę życia tutaj, bez sensu. Totalnie, 96 coinów, fajnie. Gdyby coś mi to dawało jeszcze. Dobra, kurde, bele. Jazda z tobą, panie szatanie. Hello? Rozjebany? Na miękko? Dobra, ciśniemy. Ciśniemy do Dark Roomu. No i biedny Ajzaczek został odtrącony przez grubą starą. Cambion Conception. A to jest... co? Nie. A to ma linię 4 familiarów od kiedy? Deflis jest spoko. Brimstone Bombs. Szczerze? No, może być i... To oberwanie mi się nie podoba. Jest za słabe w tym momencie. Nie ma to najmniejszego sensu na tą chwilę. Tak myślę. Elo? No wypierdalaj! Wykurwiaj, pajacu. Okej? Oła? Co dostaliśmy? Nawet nie wiem. Coiny? Tu gówno dostaliśmy. Rozwalmy grzyby. Może jakiś Magic Mushroom? Byłoby fajnie. No tak szczerze, to bez kitu byłoby git. Dawaj Magic Mushrooma. Exlax. Kupa. Nic ciekawego. Mamy mało hapsów. To jest bardzo niepokojące. Wow. Nie wiem, jak ja tu nie uniknąłem obrażeń. Pojęcia nie mam. Dobra, nie masz szans na to, że będę ich zabijał w kolejności. Kurwa mać, straciłem ostatniego Soulhearta. Skorpio? Spoko? Skorpio jest git. Dobra. Ła! Nie, tu nic nie widzę! Dobra, zabity. No wypierdalaj! Kurwa mać. Umrę. Umrę za chwilę. Zdechnę jak ja pierdolę. No zdechłem. Pia! Co za gówno. Jaki dramat, nie ogarniam tej postaci. Źle gnią gram. Może powinienem grać jak jestem bardziej wypoczęty, a nie po prostu po trzech kawach w ciągu dnia. Ale chuj. No trudno, nic się nie stało. Obczailiśmy nową postać. A jeszcze zobaczmy. Wow. Tu już wiemy, jak się zacznie następne podejście. Dobra. Exit game. Co, ja się z wami żegnam.
Elo, nie wiem, czy jutro będę miał czas nagrać odcinek. Mam nadzieję, jeżeli tak, to jutro się widzimy i ten przy szczurach. Elo.